Spróbujmy zadzwonić. Halo? Alisa się odzywała do ciebie? Nie, nic się nie odzywała do mnie, nic. No bo ja ją szukam, Alicji. Ona się w ogóle ze mną nie kontaktuje, ani nic. A ty byś z nią poszukał, Alicji? Nie, mi się nie chce, ja to zbankowy. A pan się nie martwi w ogóle o córkę? No ja się nie martwię, ty martwisz się, tylko na co ja mogę w tym kierunku zrobić? No musisz panu pomóc, no co ja mogę teraz zrobić w tym kierunku? No nie wiem, szukać no, się, cóż. No ale ja nie będę szukał, no ja wiem, mam sobie w kierunku, ja tak mogę, ja jestem w szpitalu dopiero. A pan uważa, że to jest dobre towarzystwo dla pana córki? 33-letni kryminalista? Nie, no, jak ze mną córka nie było żadnych problemów. Nie byłem idealnym ojcem, ale nie było problemu z policją, nie było problemu ze sądami, nie było problemu z niczym. Po co go dojść? I to za głowę, ja już nie wiem, co dalej z miejsca. Ja muszę zająć problem z pracy normalnie, a nie, że ja będę po okienach z lustra ściągają, mnie po sądach ściągają. Ja mam troszkę, bo ja chcę swoje życie po prostu po to ułożyć. Matkę Dawida R. i jej partnera spotykamy na ulicy przed kamienicą, w której mieszkają.